młodzi robotnicy odczuwają poprawę i tak zwany awans społeczny. Mają poczucie przeniesienia się do dużego miasta pracy w dużym zakładzie pracy. Wielu z nich awansuje. W latach 40. mówi, nie matura, lecz chęć szczera zrobi z ciebie oficera. Krążą dowcipy o tych demokratach z tyłu łata, z przodu łata, o to idzie demokrata, ale wielu z tych młodych mężczyzn przede wszystkim zostaje oficerami milicji, wojska, zajmuje jakieś kierownicze stanowiska. Witam w Historii bez kitu, czyli cyklu rozmów o historii najnowszej. Dzisiaj z nami jest profesor Marcin Zaręba, pracownik naukowy Wydziału Historii Uniwersytetu Warszawskiego oraz autor między innymi takiego bestselleru jak Wielka Trwoga, Polska 1944-1947. Dzień dobry. Dzień dobry. Stalinizm w Polsce. Czym on był? Żeby zrozumieć czym jest stalinizm, trzeba cofnąć się do okresu zaraz powojennego, który jest oczywiście pamiętany jako czas represji. Mamy konflikt, który możemy nazwać wojną domową albo mający cechy wojny domowej. Nie chcę teraz wchodzić w różne rozważania na temat, czy to była wojna domowa, ale pewne elementy wojny domowej bez wątpienia mamy. Stacjonowanie wojsk Armii Czerwonej. Krwawe represje, ale także odpowiedź poakowskiego czy NSZ-owskiego podziemia. Pod tym względem, jeśli popatrzymy na okres późniejszy, ten, o którym mamy mówić, stalinizmu, no to te represje są paradoksalnie trochę mniejsze. Liczba skazanych jest mniejsza niż i osób znajdujących się w więzieniu. Lata zaraz powojenne to jest jednak nadzieja na jakąś formę kontrolowanej przez Stalina, przez Związek Radziecki, ale demokratyzacji Polski. Nadzieje na to, że jest PSL, jest Stanisław Mikołajczyk, jest w końcu wicepremierem, wraca w czerwcu 1945 roku. Funkcjonuje prasa, także opozycyjna, PSL-owska, także w gazetach, które później będą reżimowymi gazetami związanymi z PPR, też są różne głosy, wcale te opinie nie są jednoznaczne. Rusza kultura w tym sensie, że nie wiem, premiery w teatrach, w filharmoniach gonią jedna za drugą, no bo Polacy są zgłodniali kultury Polski po czasie okupacji. Też funkcjonowanie tego reżimu 45-47 nie jest takie jak w okresie stalinowskim, a mianowicie istnieje rząd, który ma pewną autonomię, jeśli chodzi o wobec partii politycznych, przede wszystkim Polskiej Partii Robotniczej, dominującej na tym rynku politycznym, tak? Agendy Związku Radzieckiego w Polsce. Jest to czas przełomu, zmian, odbudowy życia, prawda? Życia religijnego także. Mamy represje, ale też co jakiś czas są amnestie. To też o tym należy pamiętać. Ludzie w dużej mierze wierzą, że no duża część Polaków wierzy, że zaraz dojdzie do III wojny światowej, że nas Zachód tak nie zostawi. I gdy Churchill przemawia na jednym z kolegów Fulton w Stanach Zjednoczonych, mówi o żelaznej kurtynie, to w Polsce wybucha panika wojenna, która trwa przez miesiąc. Jak ona wygląda? No, wykupuje się, co się ma. Ludzie są biedni, w związku z tym niewiele mogą wykupywać, ale wykupują mnóstwo towarów, przede wszystkim ziemniaki, papier do zaklejenia okien. No, to pamiętają z czasów wojny, która była przed chwilą. W Krakowie mamy informację, że ustawiają się do spowiedzi. No bo to już jest po zrzuceniu przez Stany Zjednoczone bomb na Hiroshima i Nagasaki. Krąży wierszyk Truman, rzuć tabanę, bo jest nie do wytrzymania. Ale jeśli chodzi o gospodarkę, wielki przemysł zostaje znacjonalizowany, co jest bardzo ważne w całej historii ekonomicznej, gospodarczej Polski, ale także początkiem, można powiedzieć, ruchu, jeśli chodzi o stalinizm.
ale funkcjonuje całkiem dobrze ta gospodarka prywatna. Ludzie zakładają, nie wiem, restauracyjki, paszteciarnie, zakłady krawieckie, transportowe i tak dalej, i tak dalej. Pod tym względem to jakoś funkcjonuje. Warszawa, jakbyśmy się przenieśli do roku 45-46, jest oczywiście zburzona. Ciągle unosi się pył po taki ceglany, różowy. Ciągle są ekshumacje, ale jednocześnie jakbyśmy zajrzeli gdzieś tam do jakichś miejsc, sklepików, na targi, no to można powiedzieć, że ludzie jakoś se radzą. Mają własne biznesy, prawda? Pierwszym uderzeniem, jeśli chodzi o gospodarkę, jest 47 rok, czyli bitwa o handel. W różny sposób, podatkowy przede wszystkim, dławiona jest ta drobna wytwórczość i drobny handel. To trwa gdzieś do początku lat 50., w 51. zamykane są prywatne apteki. W gruncie rzeczy ta gospodarka, którą znamy, zanika. Przede wszystkim usługi, drobny handel, drobna wytwórczość albo zanika, albo przenosi się do podziemia. Są takie relacje jakichś krawcowych, że żeby się dostać do nich trzeba było specjalnie pukać, bo w ten sposób one otwierały i wpuszczały swoich klientów, bo bały się urzędników, którzy zaraz narzucą tak zwany domiar, czyli podatek, który zabije i w gruncie rzeczy będą musiały zamknąć swoją działalność. Więc rok 47 jest zapowiedzią polityki gospodarczej, którą Polacy będą, w której rzeczywistości będą funkcjonować w okresie stalinowskim. Ale ciągle to jest jeszcze, powiedziałbym, no, w styczniu 47 roku odbywają się wybory. PSL zdobywa około 100 mandatów. W związku z tym w parlamencie jest ciągle grupa posłów opozycyjnych. Ale właśnie gdzieś 47, a przede wszystkim 48 to jest początek stalinizacji Polski, co oznacza dominację partii najpierw PPR-u, a później zjednoczonej z PPS-em PPR-u, czyli Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. W gruncie rzeczy nawet nie dublowanie się, ale coś więcej, ponieważ partia zaczyna dominować we wszystkich sferach życia gospodarczego, społecznego, kulturalnego. I to jest jeden z taka cecha charakterystyczna nie tylko dla okresu stalinowskiego, ale w ogóle dla PRL-u, że mamy jakby niby w rzeczywistości administrację i państwową i partię, ale to partia decyduje poprzez system nomenklaturowy, poprzez narady, zebrania, odwoływanie ludzi, jaka będzie polityka administracyjna. Zmienia się także sama też administracja, ponieważ w 50 roku czy 51 prowadzona jest ustawa o administracji państwowej. Znikają takie charakterystyczne dla Polski stanowiska jak wójta czy starosty. Prowadzone są rady narodowe, które będą funkcjonować do lat 90. w Polsce. Jeśli chodzi o administrację państwową, dominacja partii. Partia wyznacza cele, partia wyznacza ludzi, kreuje rzeczywistość propagandową i kulturową. Tego wcześniej nie było. Ona nie miała aż takich aspiracji, żeby decydować, co będzie wystawiane w Teatrze Starym w Krakowie, czy jaka będzie napisana książka w 1946 roku. Natomiast po 1948-1949 roku rola partii jako dominującej bytu politycznego, społecznego jest... Każdego właściwie, prawda? Tak. Gdziekolwiek by się człowiek nie udał, gdziekolwiek by nie poszedł, czy nie kontaktował się z ludźmi, to wszędzie partia jest, prawda? Czy to na uniwersytetach, czy to w wydawnictwach, nie mówię o wojsku i Urzędzie Bezpieczeństwa. 48 to jest także ogłoszenie rozpoczęcia kolektywizacji. W 44-45 przechodzi reforma rolna. Coś, co polscy chłopi oczekiwali, o czym marzyli. Na czym ona polegała? No, na likwidacji wielowiekowej struktury społecznej, czyli obecności ziemiaństwa na polskiej wsi. Ziemianie tracą swoje majątki, one są rozparcelowane, chłopie dostają ziemię i to nie tak, jak myślano w okresie międzywojennym.
że raczej będziemy nagradzać czy dawać ziemię silnym gospodarstwom, żeby stworzyć silne podmioty gospodarcze na polskiej wsi, tylko się daje wszystkim po 2-3 hektary, prawda? Czasami mniej, czasami więcej, tym formalnym robotnikom rolnym i tak dalej. I w 1948 roku ogłoszona jest kolektywizacja. To jest prawdopodobnie jeden z największych strachów i panik, jaka przechodzi przez Polskę i no bo zdecydowana większość Polaków mieszka na wsi. Krążą niesamowite opowieści o tym, co to się będzie działo, że będziemy żyli gdzieś tam na kupie, że będziemy jedli z jednego kotła, że będziemy mieli jedne ubrania, że będzie tak jak w Związku Radzieckim. Ludzie wiedzą, jak było w Związku Radzieckim, bo wielu Polaków znalazło się w czasie II wojny w Związku Radzieckim. Wiedzą, jak funkcjonuje gospodarka kołchozowa. Wiedział o tym także Władysław Gomułka, dotychczasowy przywódca Polskiej Partii Robotniczej. Złamanie jego oporu przeciwko stalinizacji, wprowadzeniu kolektywizacji, to jest jeden z takich punktów kamieni milowych w drodze do stalinizmu. Jego miejsce zastępuje Bolesław Bierut. No tutaj długo moglibyśmy mówić o Bierucie, członek KPP, w czasie wojny był w Mińsku. No, zarzuca mu się kolaborację, bo on był zastępcą dyrektora Urzędu do Spraw Aprowizacji w Mińsku. Mówię o Mińsku, Mińsku w Białoruskim. Przyjeżdża do Warszawy, zostaje ściągnięty przez komunistów, zostaje przewodniczącym Krajowej Rady Narodowej. No a później jest wybrany na prezydenta Polski. Są zdjęcia, które to pokazują. Na zdjęciach nie ma krzyża, ponieważ jeszcze był krzyż. I on musiał składać w związku z konstytucją marcową przysięgę na krzyż. Tego krzyża nie ma w kronikach filmowych. I jest prezydentem polskim do konstytucji lipcowej z 22 lipca 1952, gdzie formalnie zaczyna się Polska Ludowa. Bo właśnie Rzeczpospolita Polska zmienia nazwę i wprowadzona jest nazwa Polska Rzeczpospolita Ludowa, PRL. Wracając do kolektywizacji, strach przed kolektywizacją, próby jej przeprowadzenia, opór społecznych chłopów na różne sposoby, nieoddawania kontyngentów, które są obowiązkowe, podpalania, nie wiem, czy niszczenia sprzętu państwowych gospodarstw rolnych, czy pomów, tak zwanych pomów, tak, ośrodków mechanicznych. Protesty na spotkaniach z tymi urzędnikami rolnymi, którzy ogłaszają kolektywizację i tak dalej, i tak dalej. Strach, który pozostanie na polskiej wsi jeszcze do roku 82. Pamiętam reakcję w dokumentach gdzieś napływające do centrali w Warszawie, że niektórzy chłopi boją się w związku ze stanem wojennym, że znowu wróci kolektywizacja. Taką przejawem walki, reakcją na kolektywizację są fala cudów, jaka przelała się przez Polskę od słynnego cudu lubelskiego z 1949 roku. Rzeźba miała zacząć płakać, były uroczystości religijne, milicja zaczęła pacyfikować tłum, to się rozniosło. W roku 49, 50, 51 są miejscowości, gdzie w jednej potrafią być 5 cudów. Tak? To jest psychiczna reakcja na właśnie na to poczucie zagrożenia. I no, to jest oczywiście związane z polską religijnością, bardzo silną, wzmocnioną jeszcze w czasie wojny. Rolą kościoła w Polsce, katolickiego kościoła, naciskami na kościół. Mimo że w szkołach ciągle jeszcze niektórych można spotkać katechetów, to ten nacisk jest coraz większy. Jego kulminacją będzie aresztowanie i internowanie prymasa Wyszyńskiego. A tak psychologicznie, to chodziło o to, że tutaj jest tak źle, ale czuwa nad nami ta Matka Boska? Tak, na pewno tak. Tak, znaczy to w sytuacji zagrożenia staramy się znaleźć jakieś rozwiązanie. Czasami to są rozwiązania racjonalne, a czasami na poły magiczne. To już antropologowie, Bronisław Malinowski i inni zwracali uwagę, że w sytuacjach zagrożenia to ten poziom myślenia magicznego, czasami milenarystycznego, czasami właśnie wiary w cuda, narasta. To obserwujemy, nie wiem, pod koniec XV wieku czy w innych okresach, także w epokach nowożytnych. No, nie wiem, jak w połowie XVII wieku jest jakaś panika związana z tym, że
że może być koniec świata i ludzie, czy to w Szwajcarii, czy to we Francji, czy to w Polsce ustawiają się, żeby odebrać ostatni sakrament i tak dalej, prawda? To wybucha jakąś niesamowitą falą właśnie pod koniec 49 i 50 roku. Jest, jak powiedziałem, reakcją na wojnę, wzrost religijności i strach przed kolektywizacją, tak? Kościół staje się jedynym punktem oparcia dla ludzi. No bo PSL jest zdławiony, Mikołajczyk uciekł z Polski, czy musiał uciekać przed represjami, a jego towarzysze, którzy zostali w kraju, są aresztowani. Rok 48, 49, 50 to jest naślenie się propagandy i uniformizacji życia społecznego, kulturalnego na wszystkich, we wszystkich aspektach. Czy to oświaty, czy to kultury, dominuje jedna narracja, jedna opowieść. Jeśli dzisiaj czasami używamy słowa narracja i propaganda w związku z, nie wiem, telewizją publiczną, to wówczas ma to wielokrotnie większy wymiar. Jednocześnie następuje banalizacja przekazu. To są klisze, słowa puste bardzo często, mowa trawa czy język właśnie ideologiczny, ale to nie jest nawet ideologia, to jest jakiś wulgarny przekaz ideologiczny. To nie ma nic wspólnego z jakimiś tekstami filozoficznymi, nawet Marksa czy Engelsa. Jedyną ta propaganda, przepraszam, jest skierowana na przykład wobec żołnierzy podziemia? Nie, oczywiście nie. Tak. Ich się nie przekonuje propagandą. Ich się przekonuje represjami. Następują represje, bo przypomnijmy, że mamy falę amnestii, ale niby ludzie powinni normalnie wrócić do pracy i do życia, a stopniowo zaczyna się tych, którzy jakoś byli zaangażowani w opozycję, opór, czy to w czasie II wojny światowej, czy zaraz po wojnie, znowu wyciągać i wsadzać do więzień, prawda? Dotyczy to też zresztą osób, które były zaangażowane już w budowę Nowej Polski. Mam na myśli oficerów Armii Krajowej czy żołnierzy, którzy byli na Zachodzie, którzy wracają do Polski, budują nowe Wojsko Polskie zwane Ludowym, a później są procesy admirałów czy jawne bądź tajne. Wielu z nich dostaje najwyższy wymiar, czyli karę śmierci. Prawda? Więc nie, propaganda nie jest skierowana do opozycji. Widziałam, że przeciwko. Bo tej opozycji już nie ma, ona została zdławiona. Cechą propagandy jest gnostycyzm, manichejskie postrzeganie świata. My, naród, robotnicy, lud pracujący miast i wsi, budujemy socjalizm, dążymy do zbudowy komunizmu. Na przeszkodzie stoją szkodnicy, na przykład spekulanci i przede wszystkim imperializm, świat zachodni, przede wszystkim Ameryka. Ona nam zagraża do tego stopnia, że pojawiają się, i to wszyscy Państwo znacie, że Stonka to jest rzucona z amerykańskich samolotów, utrudnić budowę socjalizmu w Polsce, prawda? Podobne jest jakiś, pamiętam, ściśle tajny dokument. W 51 zaczyna się epidemia polio i w jednym z dokumentów możemy przeczytać, że to Amerykanie być może w paczkach przysyłają zarazki polio. To jest niesamowite, ten podział świata na ten dobry, sprawiedliwy, budujący socjalizm pod przywództwem wielkiej lokomotywy świata, zwycięzcy nad faszyzmem. Tu epitetów wobec Stalina było bardzo wiele. Jest na ten temat bardzo dobra książka Roberta Kupieckiego z początku lat 90. na temat kultu Stalina. A z drugiej strony to zło, jakim jest świat zachodni, imperializm. Polska zostaje odcięta w gruncie rzeczy od tego, co płynie z zachodu. Jeśli byście sięgnęli Państwo do prasy, publikacji fachowych, na przykład psychologicznych, czy magazynów, czy zeszytów, czasopism historycznych, to gdzieś do 47-8 można przeczytać na przykład recenzje z konferencji we Francji, w Paryżu, albo książek, które ukazały się w Londynie, albo jakieś prace, które są ważne z zakresu medycyny, które były opublikowane na Zachodzie. W obiegu światowym. Tak, w obiegu światowym. Po 48 wszystko, co dobre, płynie tylko ze Związku Radzieckiego. Dochodzi do kampanii przeciwko genetyce, to słynna łysynkonizm, czyli łysenko, które jakby
staje się guru biologii radzieckiej i to także dociera do Polski, prawda? Walczy się z kulturą liberalną, mieszczańską, ale także, nie wiem, z religią oczywiście. Najważniejsza jest filozofia marksistowska. Profesorowie ważni, przedwojenni, którzy oczywiście obejmują katedry w 1945-1946 roku, są odsuwani od nauczania. To socjologia, którą studiowałem także, zostaje praktycznie zdławiona, ponieważ jest to imperialistyczna nauka o społeczeństwie, a mamy przez marksizm, leninizm. Więc gdziekolwiek byśmy popatrzyli, na jakąkolwiek sferę życia, czy to będzie pedagogika, oczywiście wzory ze Związku Radzieckiego, czy to będzie gospodarka i ekonomia, czy to będzie jakiś rodzaj produkcji, wszystko jest kopiowane i Związek Radziecki jest tym wzorem, który należy powielać. Wszystko to, co z Zachodu jest złe, Polska staje się krajem praktycznie zamkniętym. A co na to polskie społeczeństwo? No i to jest oczywiście bardzo trudne pytanie. Z tego względu, że oczywiście nie ma żadnych badań socjologicznych, społecznych, które mogłyby odpowiedzieć, jakie są poglądy Polaków, jakie są ich nastroje. Prasa też nie daje odpowiedzi. Prasa oczywiście. Tak. Z prasy o tyle możemy się dowiedzieć, że niektóre zachowania są piętnowane. Mhm. No, na przykład pijaństwo albo bumelanctwo. Notabene wprowadzona jest specjalna ustawa przeciwko bumelantom, restrykcyjna wobec pracowników, robotników, gdzie karalne są osoby za spóźnienia i tak dalej, i tak dalej. Więc z tych prasy możemy się dowiedzieć, że są jacyś bumelanci albo jest jakaś bikiniarska młodzież, to zwłaszcza gdzieś tam po 1953 roku, prawda? Że piętnujemy tego typu postawy. Natomiast prasa nie jest źródłem informacji o rzeczywistych nastrojach, poglądach ludzi. Więc nie mamy badań, które mogłyby całościowo odpowiedzieć na to pytanie. Natomiast władza stara się na różne sposoby monitorować nastroje. A to ludzie piszą listy. Oni nawet zachęcają, władze zachęcają do pisania listów. W niektórych zakładach są specjalne takie szufladki czy skrzynki, gdzie można wrzucać listy. Ale czy przy takim poziomie strachu to te listy są miarodajne? Ja powiem, co to są za listy, zaraz porozmawiam o nich bardziej szczegółowo. Pisze się też do radia przede wszystkim. Ponieważ radio jest, nie chcę powiedzieć w każdym domu, ma chyba największe zaufanie, znaczy cieszy się największym zaufaniem poza kościołem. W związku z tym ludzie piszą do radia. Zachowały się zbiory tych listów. I czy one są miarodajne? No, ludzie czasami podpisywali te listy, a czasami być może w większości nie podpisywali tych listów. I pisali o swoich bolączkach. Oczywiście też w taki sposób, żeby nie narazić się na jakieś konsekwencje. Ale to jest jakieś źródło dotyczące nastrojów. Inna sprawa to są tajni współpracownicy z Urzędów Bezpieczeństwa. Jest ich wówczas około 80 tysięcy. No cała Polska jest, w całej Polsce tych oni są w różnych grupach, środowiskach, prawda, i oni donoszą. I to jest kolejne źródło informacji na temat nastrojów, poglądów ludzi. Trzecie źródło to są listy, które piszą ludzie między sobą. Ponieważ od czasów cenzury wojennej, czyli od czasów wojny, w armii po prostu była cenzura. Każda armia monitorowała, co żołnierze piszą do rodzin. Przede wszystkim najważniejszym celem było uniknięcie jakichś informacji wojskowych, prawda, dotyczących uzbrojenia, kierunku uderzenia i tak dalej, nastrojów w armii. I tak było także w pierwszej i drugiej armii Wojska Polskiego. Armia amerykańska też miała, jeśli ktoś z Państwa, takie instytucje cenzury, jeśli ktoś z Państwa czytał paragraf 22 Josepha Hallera, to Josarian, bohater książki, leży w szpitalu i właśnie czyta listy i wszystko wykreśla. No ale to nie było takie śmieszne, jeśli chodzi o Polskę. I ta cenzura przeradza się w taką instytucję Ministerstwa Bezpieczeństwa Publicznego,
która na dobrą sprawę funkcjonuje do końca lat 80. Ostatnią teczkę z tego typu listami przyjętymi przez cenzurę mam z kwietnia 89 roku. I w latach stalinowskich te listy są czytane szczególnie. No i wyłapuje się tam jakieś informacje. Oni przede wszystkim szukają jakichś takich operacyjnych. Kto handluje dolarami, kto ma kontakt z Zachodem i tak dalej, prawda? Ale też tam z tego materiału możemy się dowiedzieć, jakie są nastroje. I teraz odpowiadając na Pani pytanie. To nie jest łatwo powiedzieć, bo z jednej strony ludzie legitymizują zmianę społeczną polegającą na modernizacji kraju, pracy, bo ta wielka przebudowa, jaka następuje, rewolucja, można powiedzieć, która dotyczy gospodarki, czyli olbrzymie nakłady na przemysł, przede wszystkim przemysł ciężki, takim symbolem tego jest Nowa Huta pod Krakowem, ale takich różnego rodzaju inwestycji jest bardzo wiele. Tego typu zmiany, czyli przenoszenia się głównie ludności wiejskiej, młodych mężczyzn do tych wielkich zakładów przemysłowych, Warszawy, Wybrzeża, ziem zachodnich i tak dalej, jest odbierane dobrze. No bo ludzie mają pracę, ludzie mają też pamięć z II wojny światowej, a także wielkiego kryzysu przedwojennego. Ja jeszcze pamiętam takie listy, też pisane do Radio Komitetu z 1962 roku, gdzie ktoś mówił, ja pamiętam, jak było przed wojną. A w 1951 czy 1952 tym bardziej. W związku z tym możemy powiedzieć, że ta zmiana społeczna i możliwość zatrudnienia jest dobrze odbierana. Ale okres stalinowski to jest pauperyzacja społeczeństwa. To znaczy następuje obniżenie pensji i zrównanie pensji, czy to profesorów, czy to lekarzy, czy na przykład elit robotniczych, lepiej zarabiających, lepiej wykształconych. Prawda? To jest czas bardzo trudnego życia, jeśli chodzi o sferę ekonomiczną. Ciągłych niedoborów, ciągłego braku. To jest wzmacniane także przez podwyżki cen, czyli taką podwyżkę, która jest pierwsza w 49, później 50. W 1953 mamy kartki na towary luksusowe, na mięso. Wraca system kartkowy. Więc to z kolei, to też jest efekt tej polityki gospodarczej, jest odbierane źle lub bardzo źle. Najlepszy kawał to kawał kiełbas. Dowcip z 1951 roku. No bo wiele mówiący. Wiele mówiący. No bo jeszcze dużo pamiętajmy, że nie ma prywatnego handlu. Rolnicy nie dowożą, tak jak to było wcześniej, do prywatnych sklepów ubojni. One są upaństwawiane. No co to wszystko powoduje, że braki są coraz większe i niedobory. Ta gospodarka socjalistyczna po prostu nie potrafi zaspokoić popytu. Więc jeśli chodzi o sferę taką ekonomiczną życia, z jednej strony milionom ludzi się poprawia, przede wszystkim młodym mężczyznom. Więc młodzi robotnicy odczuwają poprawę i tak zwany awans społeczny. Mają poczucie przeniesienia się do dużego miasta pracy w dużym zakładzie pracy. Wielu z nich awansuje, bo jeszcze w latach 40. mówi, nie matura, lecz chęć szczera zrobić ciebie oficera. Krążą dowcipy o tych demokratach z tyłu łata, z przodu łata, o to idzie demokrata, ale wielu z tych młodych mężczyzn przede wszystkim zostaje oficerami milicji, wojska, zajmuje jakieś kierownicze stanowiska. Może nie dyrektora zakładu, ale jednak brygadzisty. To samo dotyczy młodej inteligencji. Pamiętajmy, że załóżmy ktoś, kto skończył studia na podziemnej medycynie, ma małe kompetencje jeszcze i doświadczenie. Gdy wyjeżdża w 1945-1946 roku na ziemię zachodnie, zostaje ordynatorem albo, no nie wiem, ważnym lekarzem, bo jest jedynym lekarzem, bo innych nie ma, prawda? I to samo dotyczy wielu polskich inteligentów, bo drugi aspekt pozytywny to jest ten awans edukacyjny. Zaraz po wojnie jest taki boom edukacyjny. Ludzie mają przekonanie, że trzeba nadgonić czas.
kursy gonią kursy. Biega się z jednego na drugi, prawda, żeby się czegoś nauczyć. Powstaje wiele szkół zawodowych, techników, które właśnie dają możliwość pracy już wykwalifikowanej, prawda? I to także jest odbierane bardzo dobrze. Powstaje więcej szkół wyższych, politechnik. Więc jeśli chodzi o fakt ten awansu związanego z pracą czy tego edukacyjnego, to jest bez wątpienia odbierane dobrze. Źle warunki życia. Jakie są? No, na wsi to ciągle źle. Po tym okresie zaraz pierwszego okresu, znaczy lat 40., drugiej połowy lat 40., ukrywanie tego, co się wyprodukowało, ciągły strach przed tym, że zabiorą, że będzie kolektywizacja, a to jest ciągle dominująca liczba mieszkańców, tak? Polska wieś. W miastach jest lepiej, ale pamiętajmy, że to są jeszcze mnóstwo miast jest nieodbudowanych, mam na myśli przede wszystkim te na ziemiach północnych i zachodnich, prawda? Ludzie cieszą te nowe budynki i to, że już nie ma gruzu na ulicach, ale życie jest ciągle ciężkie. W małych mieszkaniach od lat 40. jest prowadzony obowiązek komunałek, w związku z tym duże mieszkania, które ktoś miał załóżmy w Poznaniu czy w Krakowie zostają podzielone, prawda? Więc niskie dochody i ciągły strach, że zabiorą, bo od 50 roku jest wymiana pieniędzy, złodziejska wymiana pieniędzy. W latach 90. przeszliśmy wymianę ze starych na nowe złoty i to było powiedzmy 1:1. A tutaj zabiera się dużą część dochodów. Ci, którzy nie mają czegoś w bankach, w gruncie rzeczy tracą. Tak? Dochodzi do samobójstw, bo ktoś sprzedał dom w 49 roku i nagle okazuje się, że nie ma nic, bo te jego pieniądze, które on dotrzymał, są nic nie warte. Chyba, że zrobił dobry interes i sprzedał za dolary, ale tym zmianom towarzyszy zakaz obrotu dolarami i złotem, co także utrudnia funkcjonowanie ludzi, prawda, bo ktoś tam ma coś zachowane, coś musi, boi się, no bo za 5 dolarów można trafić do więzienia. Jeśli chodzi o tą sferę ekonomiczną życia, to bez wątpienia jest krytyczna, negatywna wobec rzeczywistości. Jeśli chodzi o propagandę i kult Bieruta, Stalina, to tutaj są niejasne, nie mamy dobrego obrazu. Z jednej strony to społeczeństwo ciągle jest społeczeństwem, tak samo jest w latach 70., autorytarnym, o niskiej kulturze demokratycznej, o potrzebie zaufania przywódcy i wodzowi. Przypomnę, że końcówka lat 30. to jest kult Józefa Piłsudskiego, prawda? W związku z tym dla pewnie tysięcy, a może milionów ludzi Bolesław Bieru rzeczywiście jest wielkim przywódcą. Nie chcę tego negować. Widać to po pogrzebie Bolesława Bieruta w 56 roku, gdzie przez kilka dni, może tydzień, takie nastroje żałoby są autentyczne w niektórych grupach społecznych. Tak? Umarł wielki przywódca, Polak, były prezydent, pierwszy sekretarz Polskiej Zjednoczonej Partii Robotniczej. Co do Stalina, gdy on umiera 5 marca 1953 roku, tu nastroje są jeszcze mniej jednoznaczne. Też, zwłaszcza wśród młodzieży, odnajdziemy jakieś formy żałoby. Trudno powiedzieć, jaki to jest procent Polaków, którzy rzeczywiście uznaje Stalina za wielkiego przywódcę i zbawcę świata. Nieprzypadkowo używam takiego religijnego określenia, bo on rzeczywiście jest postrzegany, czy jego kult ma charakter quasi-religijny. Ale chyba jeśli chodzi o Związek Radziecki i Stalina, to ta pamięć II wojny światowej, Katynia, 17 września w społeczeństwie polskim jest silna, z pewnością silniejsza niż w Czechosłowacji, gdzie sentyment do partii komunistycznej jest silniejszy. Wydaje się, że silniejsza także w innych krajach socjalistycznych.
Więc to jest niejednoznaczne. Pamiętajmy też, że ludzie starają się ukrywać. To jest charakterystyczne zachowanie, postawa Polaków w ogóle przez całe PR. Co innego się mówi w domu? Co innego się mówi z żoną? A co innego się mówi publicznie? Ludzie wiedzą, że są tajni współpracownicy, że są agenci, że lepiej publicznie nie wypowiadać negatywnie się o Stalinie, prawda, czy o Bierucie. To jest taki rodzaj konformizmu, mimikry właśnie przed przyznawaniem się do rzeczywistych poglądów i nastrojów. Więc jeśli chodzi o nastroje społeczne, one są niejednoznaczne. Zwłaszcza po pierwszym okresie stalinowskim, jeśli mówimy o ludności miejskiej, to wydaje się, że jakiś poziom optymizmu, nadziei jest i zaufania, czy powiedzmy częściowej legitymizacji partii, rządów partii. To się zaczyna stopniowo pogarszać po właśnie wymianie pieniędzy z 50 roku, a zwłaszcza po podwyżce 53 roku, która przygniata ludzi, prawda? I od czasu końca 54 roku widzimy już pewne zmiany, które nazwane są odwilżą. Coraz więcej można powiedzieć, ciekawsze teksty się ukazują w prasie. Już w 55 roku po prostu staje się takim, po prostu, czyli dwutygodnik studenckim, takim ważną platformą wypowiedzi, w dużej mierze krytyczną wobec polityki kulturalnej, przede wszystkim gospodarczej, czy także jeśli chodzi o sytuację na uniwersytetów. Stalinizm jest banalizujący życie, upraszczający, prowadzi do degradacji w gruncie rzeczy, jeśli chodzi o takie życie intelektualne. No, trudno przytoczyć jakikolwiek dobry tekst z tego czasu. Muzycy mają trochę lepiej, bo mogli zgodnie z zasadą socjalistyczne treści narodowe w formie, mogliby używać, nie wiem, nawiązań do muzyki ludowej, prawda? W poezji, w literaturze nie było to takie łatwe. W związku z tym stalinizm jest takim, nie chcę powiedzieć upadkiem, ale pewnym rodzajem degrengolady też życia społecznego. Prawda? Mówiąc o stalinizmie, nie sposób jednak nie wspomnieć o tym terrorze i o represjach. Tak, jak powiedziałem, największy terror w Polsce jest bez wątpienia zaraz po wojnie. Natomiast gdzieś od 49 zaczyna narastać. Coraz więcej ludzi trafia do więzień bez żadnych wyroków czy przesłanek prawnych, prawda, które mogłyby być przyczynkiem do ich uwięzienia. Dotyczy to elit przedwojennych, dotyczy to osób związanych z podziemiem. Te liczby zatrważają. Tylko chyba w 52 roku wyroki śmierci w Warszawie dostaje 250 osób. W całej Polsce to są tysiące wyroków śmierci. Więc tak, terror jest taką czapką, która jakby dławi życie społeczne tego czasu, tak? I to pozwala na większą kontrolę, tak? Też sposób, to nie są tylko wyroki śmierci, to nie jest tylko osadzenie kogoś w więzieniu, ale sposób prowadzenia śledztw, tak? Konwajery, jakieś bicie ludzi w aresztach i podczas przesłuchań. Jeśli powiemy o końcu stalinizmu, to data jest bardzo trudna. Powiedziałbym, że od 54 widzimy już pewne oznaki odwilży. Słowo odwilż to jest określenie wzięte z tytułu książki Ilii Ehrenburga o tym tytule, pokazująca zmianę w Związku Radzieckim. Pewne dzisiaj z naszej perspektywy być może nieznaczące, ale jednak wówczas odczuwane zmiany. To stalinizm w tym sensie właśnie terroru, braku praworządności kończy się gdzieś 55-56, kiedy zaczynają być wypuszczani ludzie z więzień. I nigdy później już system komunistyczny nie będzie używał tak represji, tak przemocy, jak właśnie w okresie stalinowskim.
Polska po 1956 jest krajem znacznie bardziej praworządnym. Oczywiście stanowiska sędziów są nomenklaturowe, prokuratura i służba bezpieczeństwa jest w gestii rządzącej partii i tak dalej. Ja widziałem takie dokumenty właśnie o nominacjach na stanowiska sędziowskie z początku lat 70. Tak? Czyli ręczne sterowanie sądownictwem, ale nigdy już nie będzie poziom terroru taki jak w okresie stalinowskim. Więc w tym sensie Stalin skończy się w roku 55-56, kiedy są i w ogóle rewolucja 56 jest dążeniem do praworządności i prawdy. Prasa kłamie. To zresztą będzie się powtarzać co jakiś czas, czy w 68, czy w 70, czy właśnie w 80 roku, w sierpniu 80. Dążenie do jawności w życiu publicznym, do nieoszukiwania ludzi, nie karmienia ich tą straszliwą, zwłaszcza w okresie stalinowskim, propagandą. Natomiast pewne aspekty życia, cechy stalinizmu pozostaną do roku 89. Dominująca pozycja partii się nie zmieni do roku 89. Też te zmiany, które zostały wprowadzone w gospodarce w wyniku bitwy o handel i późniejszych decyzji władz związanych z duszeniem prywatnej przedsiębiorczości, pozostaną w gruncie rzeczy do lat 80. co najmniej. Państwowe przedsiębiorstwa to do roku 89 czy lat 90, prawda? Pierwsza ustawa, czy taka prowadzenie sklepów ajencyjnych to jest 77 rok, o ile mnie pamięć nie myli. Więc w wielu sferach życia, przede wszystkim gospodarczego, ale także politycznego, ten stalinizm funkcjonował, tak? Natomiast jeśli chodzi o sferę kultury, jeśli chodzi o sferę praworządności, także oświaty, to przemożny nacisk władz polityczny, propagandowy słabnie. Oczywiście w 1968 roku zdjęty jest trzecia część Dziadów w Teatrze Narodowym w Warszawie, ale już taki nacisk cenzorski i decydowania, co ludzie mają pisać, co mają czytać, jest słabszy. No, w Polsce końca lat 50., 60. wychodzi cała literatura amerykańska. Faulkner, Steinbeck, Hemingway, Józef Brodski, wybitny pisarz, eseista, poeta, laureat Nagrody Nobla, kupował przekrój, żeby dowiedzieć się z reportaży, które tam były, jaki jest świat. Co jest na świecie, więc Polska po 56 staje się jednak innym krajem, prawda, niż była wcześniej, choć pewne recydywy, można by powiedzieć, oczywiście pozostają. Pozostaje cenzura, rola partii, służby bezpieczeństwa i tak dalej. To ciągle będzie trwało. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Rozmowy odbywają się dzięki Towarzystwu Edukacji Obywatelskiej o Historię. Jak zawsze zapraszamy do subskrybowania naszego kanału YouTube, a także zapraszamy na podcasty w serwisach Spotify i Apple Podcast. Oczywiście wszystko pod nazwą Historia Beskidu. Jeśli podoba Wam się nasz kanał YouTube, możecie nas wesprzeć w serwisie Patronite pod adresem patronite.com/historiabeskidu albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee / historiabeskidu. Bądźcie z nami.